to prawdą jest, że przeczytałaś chyba wszystkie poradniki świata w sprawie duchowości, ja rozwoju? Lubię czytać poradniki, nie ukrywam. Ja utrzymuję te księgarnie i te konkretne półki. To ja właśnie to wszystko wykupuję. Nawet trochę się czuję jak taki nałogowiec poradników, bo w nałogach jest tak, że człowiek w pewnym momencie zaczyna ukrywać uzależnienie, czyli wydaje mu się, że jeżeli oszuka wszystkich, że nie ma problemu z tym, to znaczy, że nie ma. No więc ja zaobserwowałam, że na przykład zmieniam księgarnię. Żeby tak, nie wytykali palcem. No typu, że zrozumiałam to, że może to jest przesada, że bez przerwy przynoszę tonę. Układam je okładkami do dołu, żeby pan przy kasie albo pani nie wiedzieli, bo też to jest czytelne, z czym mam problem. Jest na zasadzie, jak zyskać sławę i bogactwo. Albo... To chyba mogłabyś napisać akurat. No właśnie nie. Skoro poszukuję cały czas odpowiedzi, znaczy, że mam tutaj deficyty. Jestem za tym poradnikiem. Powinnaś to napisać. Jeszcze nie mam tytułu, ale ty na pewno masz. Posiedzisz w kołdrze. Ale ja właśnie wydaję książkę, może ja mogę o tym powiedzieć. O czym wydajesz książkę? No o życiu właśnie, no. Ale to piszesz ty sama? Napisałam, już skończyłam. I to co to są, dzienniki? Nie są to dzienniki, to jest takie, powiedziałabym, no, tak zwane, powiedzmy, automatyczne pisanie. Poradnik? Nie poradnik. Na tematy tak zwane ogólne, no. To bardzo dobrze. Jeszcze się nie drukuje, ale jest już w fazie, to już są ludzie się tym zajmują. Korekty, tak. Dużo czytałaś? Tak, bardzo. Strasznie to lubiłam. Jak ktoś ma poczucie jakiegoś takiego wyobcowania, czuje się samotny, jakiś nieprzystający do grupy, no to przecież w książkach można mieć tak wielu przyjaciół, ale i to takich znakomitych. To tak jest. Jak jesteś nieprzystająca do grupy, to siedzisz w książkach. Ja byłam raczej byłam samotna, tak mi się wydaje. No i pojedynaczka. Chyba nie do końca. Mam wrażenie, że ja byłam naprawdę bardzo, bardzo nieśmiała, a też miałam jakieś takie poczucie, że no nie jestem atrakcyjna. Ja miałam wrażenie, że jestem przeźroczysta i że tak naprawdę się wstydziłam zagaić. No gdzie chłopcy? A chłopcy lubią takie nieśmiałe, takie intelektualistki, troszeczkę oddelegowane do kąta. W mojej podstawówce wszyscy się kochali w Agacie. Kuleszy? No tak.